Cześć, z tej strony ja, witajcie w War Thunderze. Dzisiaj bierzemy na tapetę M22, czyli lajcik amerykański. Całkiem fajnie się go prowadzi. Rozpędza się do około 55 i taką prędkością przyjdzie nam pomykać właśnie przez wszelkiego rodzaju przeszkody terenowe. Amunicja nie jest tak dobra jak w czołgach ciężkich, albo no, czołgi ciężkie na tym tierze nie występują, jak w medach, ale swoje robi i lepiej się sprawdza na bliższe dystanse. Coś jeszcze żyje. Ma dosyć dużą szansę na rykoszet, ma 60%, dlatego najlepiej strzelać w powierzchnie, które są do nas ładnie prostopadle ustawione. W przeciwnym razie będzie dużo dingów, a tego nie lubimy. Ta podstawowa amunicja jest lepsza niż ta, którą odblokujemy później. Lepsza na bliskie dystanse, z tego względu, że ma po prostu większą penetrację, a ta druga lepiej sobie radzi na dalsze odległości. Widzicie, no, dużo dingów. Dobra, coś tu, o, teraz troszkę lepiej. Już pomału, bo będziemy dziubać. Tylko jest jakaś powierzchnia pochylona, to od razu jest kiepsko, jeśli chodzi o trafianie. Oczywiście czołg jest bardzo zwrotny. Co do wieżyczki, to nie zasuwa może z jakąś obłędną prędkością, jak widzicie, ale wystarczająco. Objeżdżać można nim dosyć łatwo, pod jednym warunkiem, że nie zginiemy na strzałach. No, ten czołg, jeśli chodzi o pokazywanie miejsce, w które trzeba strzelać, to myślę, że nie ma takiej potrzeby. Po prostu gdziekolwiek w niego strzelicie, to powinniście przebić. Chyba że jest skontowany wtedy, no to wtedy strzelajcie w wieżę po prostu. Wieża nawet skontowana jest dosyć miękka i 90% czołgów nie powinno mieć większych problemów ze zniszczeniem go. O, dobra, tamten, o, proszę. Do tyłu, bo zaraz zginiemy. Chociaż nie wiem, czy to nie bot. Może być bot, albo i nie. No, wyjechał chyba ten. Nie, jeszcze ktoś. No, to jest twarde miejsce. Tam ktoś za nami, jeszcze widzę, jakieś dwa czołgi stoją, więc może go trochę postraszyły. A jeszcze ktoś nam zrzucił ołów na głowę. Oj, coś mi tutaj, kurczę. No, wreszcie. Się poszło tak jak trzeba. No tutaj ta amunicja na bliskie dystanse jest bardzo w porządku, nie ma co się tam tutaj do niej przyczepiać. To i tak są małe pociski, bo one nawet kilo nie ważą. O, kurczę. Oczywiście jadę stokowym czołgiem, żeby nie było. Drugą bitwę pojadę czołgiem już tam, no powiedzmy, zrobiony prawie na fulla. Żebyśmy zobaczyli różnicę. No fajnie. Czołg do piachu, zobaczcie. Nie mam jak celować. O, problem się rozwiązał sam. No niestety, jak się gra na stoku, nie ma jak się naprawiać, to w takich sytuacjach już jest koniec. Niestety, żaden załogan nie może wyjść i odchylić paprotki, żeby nam nie przeszkadzała w widoku. A szkoda.
Wiem, że World of Tanks są takie mody w celowniku snajperskim, że kwiatki są bardziej przezroczyste i w ogóle nie przeszkadzają w celowaniu. Ludzie nazywają to modem, dla mnie to cheat. Wszystko, co ułatwia nam grę i daje przewagę nad przeciwnikiem, jest z definicji cheatem. A to, że coś na przykład nie jest zbanowane przez twórców, to wcale nie oznacza, że nie jest cheatem. Po prostu twórcy mogą być, jak to twórcy, czasami leniwi, czasami mieć to po prostu, jak to mówi pewien komik, który już nie żyje, amerykański, gdzieś. Mogą mieć to gdzieś. O, ładnie dostał. To oni nam tutaj... Kurczę, za nisko. No. Coś tam jeszcze jest, chyba ta... O, tutaj proszę bardzo. Tylko właz wystaje. Poszczelamy sobie. Mamy szybki przeładunek, więc nawet jak wyjedzie, ja może troszkę bliżej. Tak, żeby dowódcę chociaż rozwalić. No, a ktoś go zniszczył, jest asysta. Trzeba strzelać ile wlezie, żeby były punkty i... Tak właściwie tylko punkty, kasiorki tutaj żadnej nie ma. Chłopaki są gdzieś tu. Smutny widok, podpalony Sherman. Co my tutaj mamy? O, proszę. Może tu? O, tu zabolało, to jeszcze raz. Teraz nic. Dobra, chociaż asysta. Ten czołg nie cofa jakoś mega rewelacyjnie, ale tragedii też nie ma. Jak na Life'a oczywiście nie cofa rewelacyjnie. Kurczę, same asysty zaliczę. Oho, pelotka pluje. Ależ to jest upierdliwy sprzęt, ta pelota. No niestety. Wykończyła mnie. Dobra. Drugą bitewkę zagramy, tak jak mówiłem, już dosyć fajnym sprzętem. No jak widzicie, ten light, no nie jest on wytrzymały. No, trzeba się nim troszkę namęczyć, żeby coś tutaj ugrać, niestety. No ale myślę, że dla osób, które sporo nie pograją, będzie dawał dużo satysfakcji z gry, bo jest to czołg, który możecie szybko zmieniać pozycję i dzięki temu naprawdę sporo mieszać na polu bitwy. A poczekam może, jak ta bitewka się skończy. A może nie, zaraz zobaczymy. Dobrze, nie, bo będzie nudno. Przejdziemy od razu sobie do drugiej i zobaczymy, jak sobie radzić z tą lepszą amunicją. I od razu też, jak nim trochę pojeżdżę, będę mógł więcej o nim powiedzieć. Tak więc do zobaczenia za chwileczkę. A przy okazji się bitwa skończyła, więc tylko zerkniemy. Okej. Dobra. Okej, troszkę pograłem. W międzyczasie minęły chyba 2 dni i przy okazji znowu odblokowano możliwość następnych 2 czołgów. Jeden ciężki, 6, o ile pamiętam, a drugi M24, chyba tak. Kolejny light, który wygląda świetnie, ale o nich będzie później. Pewnie niedługo je zrobię, bo dosyć szybko się odblokowuje. W każdym razie, jakie wnioski po graniu troszkę M22? Przede wszystkim, tak jak podejrzewałem, to drugie pociski są głównie na dalsze odległości, a te pierwsze lepiej się sprawdzają z takiego no naprawdę bliska, czyli buzia do buzi, prawie przytulone czołgi. I cóż, może dlatego trzeba mieć jedne i drugie. O, proszę, ktoś tutaj jest. Spadamy.
No, czołg oczywiście genialny jako zwiadowca. Na tego typu mapach sprawdza się świetnie, gdzie jest dużo właśnie pagórków, wszelkiego rodzaju terenu, za który można jeździć, objeżdżać. No, ta maszynka naprawdę jest tak zwrotna i stosunkowo bardzo dobrze podjeżdża pod różnego rodzaju wzniesienia, nawet te naprawdę strome. Robi to no, jak light, bardzo szybko. I niektórzy przeciwnicy po prostu nie wiedzą, co się dzieje, jak zaczynam zmieniać pozycję. Zobaczymy, czy tutaj się uda. Gdzieś tutaj jest czołg. Jest tak blisko, że możemy na niego wjechać. Tego bym nie chciał. Chciałbym go zajechać od tyłu najlepiej. A przynajmniej z boku. Oddać kilka strzałów i uciec. Gdzież on jest? O, elegancko. Dobra, dostał. Dowódca działonowy. Dobra, podpałka. Niestety to nie weszło. Teraz nie wiem jak z tym działonowym, czy on już mu działa, czy nie. Dobra, druga podpałka. Coś już tutaj chyba strzeliło. No właśnie, za dużo już tutaj się pojawia chłopaków. Zmienimy pozycję teraz, jeśli nas nikt nie rozwali po drodze. Bardziej w lewo. Dość jak będzie jechał tam, gdzie staliśmy, to wyjedzie nam na bok. O, zobaczcie. Elegancko. Aż jeszcze troszkę łowił. Zobaczcie, nawet nie wie, gdzie jesteśmy chyba. Dobra, pal się dalej. Tego delikwenta już chyba mamy z głowy. Teraz poszukamy kogoś innego. Tutaj coś, trzech panów. O, proszę, ładnie, tu jeden. Dzień dobry. Kurczę. Dobra. Dostał. Tu jest jeszcze ktoś. Jeszcze tyle tu zarośli i ostrzału, że niewiele widać. No, ładnie, ładnie. Widoczność zerowa, taka zasłona ogniowa. Gościu gdzieś musi być za tą górką. Tyle, że kurczę, ich tutaj wszędzie jest pełno. Tu coś chyba jedzie. Aj, za nisko. Co stoi? Stoi. No, dowódca. O, dobra, tego mniej. Chyba już ten nas widzi, bo coś tutaj lata. Ale gdzie? Mata coś. Coś nie będziemy nim cofać, bo on nie cofa jakoś mega szybko. Lepiej nim jeździć do przodu. No zresztą jak każdym czołgiem. Ale niektóre naprawdę szybko cofają. Tam jest koleś. Stamtąd przynajmniej strzela. No i gdzie jesteś właśnie? Jeszcze nie tu? Jeszcze musi być gdzieś tam. O, tu gdzieś. Albo gdzieś tu, kurczę. No, gdzież on się schował? Ach, tu jest. Kurczę. Mnie urządził, ale jak przeżyjemy, to jeszcze nie jest tak źle. Jeszcze go można... No, dawaj. No właśnie, jesteśmy lekkim czołgiem, więc możemy robić takie, o, zabawy. Cześć. Pal się dobrze. Spadamy. I jeszcze raz odpuść ci strony. No właśnie.
Dobra, teraz się sobie naprawimy. No i taka zabawa z tym czołgiem, prawda? W objeżdżanie, w ciuciu łapkę. No, tylko z tym objeżdżaniem to wiecie, no jak wyjedziemy na czołg, który nas widzi, no to mamy też spore szanse po prostu zostać przez niego zniszczonym, jako że jesteśmy lightem i odporność tej naszej blaszki jest, powiedzmy sobie szczerze, wątpliwa. No dlatego trzeba nim grać, jeśli chcecie nim pograć dłużej, ostrożnie, po prostu trzeba grać ostrożnie i zachowawczo. A ja oczywiście rzadko kiedy tak gram, przez co no, ginę częściej niż potrzeba. Jakbym się zachowywał ostrożnie, to pewnie ten czołg miałby większą przeżywalność u mnie, a ja zazwyczaj jadę, staram się tutaj pchać na pierwszą linię i czasem dostanę jakiegoś dinga po prostu od kogoś. O. Dobra, od kogoś, kto jest gdzieś za mną z boku, kogo nie zauważyłem. Działo małe. Ależ przestrzał. Chodź, jak szybko go naprawił. To jest złudne, że działonowy jest rozwalony. To już czołg nie może strzelać. Niemieckie czołgi dosyć szybko się naprawiają. Spróbujemy go objechać. Aż kurczę, nie zauważyłem tego drzewa. No i to był mój błąd. No niestety. No niestety. Trzeba to było zrobić spokojnie i dalej od niego, a tak wyszła z tego kiszka. Dobra, moi drodzy, myślę, że mniej więcej pokazałem, jak tym czołgiem walczyć. Głównie trzeba wykorzystywać wszelkiego rodzaju zasłony jakieś tam terenowe i no, wykorzystywać jego prędkość i to, jak on właśnie fajnie to wszystko, no wszystko właściwie objeżdża. Z innymi lightami nie walczyłem, bo jakoś nam no, nie rzuca po prostu. Niemcy jako takich lightów już na tym tierze nie mają, chyba żeby mnie rzuciło jakoś masakrycznie nisko. No to któreś tam z tych PZ-ek, co mają karabinki, ale no one nie są żadnym wyzwaniem dla tego czołgu raczej. Dlatego jakichś takich przeciwników w innych lightach tutaj nie znajdziemy. Ciężkich czołgów też nie będziemy mieli, więc wszystkie medy, jakie tutaj będą, są dla nas do przełknięcia i do rozwalenia. Nawet większość 90... Właściwie, czy ja spotkałem jakiś czołg, który nie mogłem zniszczyć z przodu jakoś? Nie wydaje mi się. Chyba te pociski po prostu przejdą przez wszystko. Oczywiście będzie to trwało. No nie jest to jakieś... No, umówmy się, że Amerykanie mają lepsze pociski na swoich medach niż na lightach. Nie wiem, jak to będzie w przypadku starszego brata tego czołgu. Tam już widzę, że penetracja jest większa, inna amunicja, więc powinno być jeszcze ciekawiej. No ale to wam dopiero powiem w którymś z następnych filmów. A póki co będę się z wami żegnać. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, miłego dnia. Hej.